Hej, siemanko, to miasto Skarżności, witam was w kolejnej recenzji energetyków na kanale. Energetykiem recenzowanym dzisiaj będzie Black Launcher Energy. Z ciekawości zobaczyłem testowanie Blacków, które nagrywałem na kanale kiedyś, czy czasem ten energetyk nie był recenzowany, ale nie był. Tyle, że to jest po prostu zwykły, klasyczny smak, ale podobno ma mieć więcej chyba kofeiny, skoro ma być, skoro jest Launcher Energy. Nie wiem, tego się przekonamy. Może jak jest trochę więcej kofeiny, to smak jest trochę mocniejszy. Pamiętamy, w przypadku tych małych takich bleków, to smak był naprawdę, smak się naprawdę bardzo różnił. Także uwaga, zapach jest ten sam co jak zwykły blek, ale może smak będzie troszkę inny. Jakoś tak trochę się wydaje, jakby był trochę inny. Z deka różni się od normalnego smaku. Ale tak to jest po prostu zwykły black. Podobno jak się wypije puszkę, to ma być więcej dłuższa energia, ale ja to wątpię w to. Czy na pewno to jest... Nie no. Czuję, jakby ten smak rzeczywiście różnił się troszkę od zwykłego bleka. Różni się trochę minimalnie. Jest może troszkę taki słodszy. Wątpię, że by to była dłuższa energia po tym energetyku. Energetyk dostaje 4, ponieważ to jest zwykły smak bleka, także nie ma tutaj nic więcej do gadania. Jeżeli lubicie oglądać u mnie tę serię, czyli oczywiście zmierzone testowanie w serii, w której testujemy napoje, energetyki, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym i zapraszam was także na poprzednie filmy, na następne, do następnego razie, cześć, hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, także elo.